Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku hat-trick Di Marii i awans Juventusu. Manchester United wyeliminował FC Barcelonę. Drugi gol Lewandowskiego w Lidze Europy. Kibic zaatakował bramkarza w trakcie meczu. Borussia Dortmund wyceniła Bellingama. Dejan Lovren zakończył reprezentacyjną karierę. Sergio Ramos już nigdy nie zagra w narodowych barwach. Ronaldinho dołączył do rozgrywek Gerarda Piqué. Reprezentacja Polski Amp Futbolu zażartowała z Krychowiaka. Drogi widzu, mam dla Ciebie propozycję. Ja Ci daję dzisiaj odcinek, a Ty zostawiasz serdeczną łapę w górę. Dlatego jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no to klikaj, bo czekam na Ciebie z odcinkiem. Lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami mecze 1/16 finału Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. W meczu Nantes z Juventusem oglądaliśmy popis jednego aktora. Stara dama rozgromiła rywala 3-0, a hat-trickiem popisał się Angel Di Maria. Był to oczywiście pierwszy hat-trick Argentyńczyka w Juventusie. Jego pierwsza bramka była przecudnej urody. Sam Allegri był pełen podziwu dla trafienia. Meczem wieczoru z pewnością była rywalizacja Manchesteru United z FC Barceloną na Old Trafford. Drużyny podeszły do tej rywalizacji na poważnie. Od pierwszej minuty mogliśmy oglądać Bruno Fernandesza, Markusa Rashforda, Roberta Lewandowskiego czy Frankiego de Jonga. Po kilkunastu minutach gry podyktowany został karny dla Dumy Katalonii. Była to jednak jedenastka z serii miękkich. Gola z 11 metra strzelił Lewandowski. Było to już jego 25. trafienie w trwającym sezonie. Co ciekawe, było to też jego drugie trafienie w Lidze Europy. Pierwsze zaliczył w 2010 roku, strzelając gola Karpatom Lwów. W drugiej połowie United ruszyli do odrabiania strat. Najpierw stan rywalizacji wyrównał Fred. Kilkadziesiąt minut później gola, jak się potem okazało, zwycięskiego zdobył rezerwowy Antony. Ostatecznie to Czerwone Diabły mogły się cieszyć z awansu. Duma Katalonii natomiast może się już w pełni skupić na krajowych rozgrywkach. W spotkaniu PSV z Sevillą lepsi byli Holendrzy, którzy wygrali 2-0. Awansowali jednak Hiszpanie, którzy w pierwszym meczu wygrali 3-0. W trakcie spotkania doszło do nieprzyjemnego incydentu. Na boisko wbiegł kibic gospodarzy, który próbował uderzyć bramkarza gości. Dimitrowicz jednak poradził sobie z agresorem, obezwładniając go. Historyczny wieczór miał miejsce w Poznaniu. Tam Lech po dobrym meczu pokonał Bodoglimt 1-0 po bramce Iszaka. Polski klub po 32 latach mógł cieszyć się z awansu wiosną do kolejnej rundy europejskich pucharów. Dobrze czwartkowego wieczoru nie będzie wspominał Jakub Piotrowski. Polak w meczu Anderlechtu z Ludogorcem zobaczył czerwoną kartkę, a jego klub odpadł po rzutach karnych. Jak się okazuje, nie tylko Neymar ma problemy zdrowotne w Paris Saint-Germain. Brazylijczyk odniósł poważną kontuzję kostki, która eliminuje go z gry na kilka następnych tygodni. Z problemami zmaga się również Christophe Galtier. Szkoleniowiec nie pojawił się na czwartkowych zajęciach drużyny, o czym poinformował sam klub. U trenera zdiagnozowano objawy grypowe. Jak widać, ostatnie dni i tygodnie dla Galtiera są fatalne. W ciągu najbliższych dni PSG zagra dwa kluczowe mecze. W niedzielę zagrają z Marsylią w ramach Ligue 1. Potem rewanż z Bayernem. Porażki mogą oznaczać zwolnienie Galtiera. Borussia Dortmund wyceniła swojego piłkarza, Juda Bellingama. Anglik najprawdopodobniej latem opuści niemiecki klub. 19-latek jest celem transferowym największych klubów w Europie. Borussii będzie bardzo ciężko go zatrzymać. Pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań m.in. Realu Madryt. Problem w tym, że królewscy mogą nie sprostać finansowym oczekiwaniom BVB. Według The Athletic niemiecki klub żąda za swoją gwiazdę astronomicznych 150 milionów euro. Według Mario Cortegany i Davida Ornsteina jest to kwota nieosiągalna obecnie przez królewskich. Dlatego też szanse na transfer Bellingama na Estadio Santiago Bernabeu są niemal zerowe. Taką kwotę mogą zapłacić tylko nieliczne kluby. Można je wymienić na palcach jednej ręki. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę. Mowa o Dejanie Lovrenie, który z kadrą narodową zdobył srebro i brąz na mundialach w Rosji i Katarze. 33-latek zdecydował się skupić wyłącznie na klubowej karierze. Obrońca przyznał, że podjęcie tej decyzji było dla niego niezwykle trudne. Podjąłem tę decyzję po wielkim zastanowieniu i nie jest dla mnie łatwe ogłaszanie jej. Pisząc te słowa, robię wszystko, by nie ronić łez. Ale znacie mnie jako osobę, która nie ukrywa emocji. Nadszedł więc czas, by pożegnać się z reprezentacją Chorwacji. Dejan Lovren zagrał łącznie w 78 meczach reprezentacji Chorwacji. Zdobył w nich 5 bramek. Największymi sukcesami są oczywiście zdobyte medale na Mistrzostwach Świata w 2018 i 2022 roku. Karierę reprezentacyjną zakończyła również legenda hiszpańskiej piłki, Sergio Ramos. Piłkarz Paris Saint-Germain postanowił po kilkunastu latach gry w barwach La Roja zawiesić buty na kołku. Ostatnie miesiące były dla niego bardzo trudne, ponieważ nie poleciał na Mistrzostwa Świata w Katarze.
Po nieudanym turnieju pojawił się nowy selekcjoner Luis de la Fuente, jednak to nie zmieni sytuacji Ramosa. Poinformował o tym sam piłkarz. Nadszedł czas na pożegnanie z reprezentacją narodową. Dziś rano odebrałem telefon od obecnego selekcjonera, który przekazał mi, że nie jestem i nie będę w jego planach, niezależnie od tego, jaki poziom pokażę i co zrobię w mojej karierze. W oświadczeniu Ramosa można wyczytać żal i smutek, że właśnie w taki sposób kończy swoją piękną reprezentacyjną karierę. Chciał odejść w blasku chwały i sukcesu. Kończy jako obrońca niechciany najpierw przez Enrique, a teraz przez De La Fuente. Ramos przyznał, że zazdrości innym uznanym kolegom po fachu. Z prawdziwą zazdrością patrzę na Modricia, Messiego czy Pepe. To tradycja, wartości i sprawiedliwość w futbolu. Niestety w moim przypadku tak nie będzie. Futbol nie jest sprawiedliwy i nigdy nie będzie tylko piłką nożną. Sergio Ramos rozegrał łącznie 180 meczów w barwach narodowych, w których zdobył 23 bramki. Gerard Piqué ogłosił nazwisko kolejnego piłkarza, który weźmie udział w jego rozgrywkach. Mowa tutaj o Kings League, które przyciąga coraz więcej fanów z całego świata. Nic więc dziwnego, że z czasem coraz bardziej znane nazwiska będą brały udział w tym przedsięwzięciu. Wczoraj Piqué na swoim Twitterze napisał, że o 23:00 zostanie ogłoszona kolejna gwiazda. Określił ją jednym z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, a dla niektórych najlepszy. Jak już wcześniej zakładano, ową gwiazdą jest Ronaldinho. Brazylijczyk co prawda już dawno zakończył zawodową karierę, jednak z pewnością nie zapomniał, jak się czaruje z piłką przy nodze. Czekamy z niecierpliwością na pierwszy mecz Ronaldinho w rozgrywkach Piqué. Czy Krychowiak zostanie zawodnikiem Ampfutbolu? Reprezentant Polski wrzucił na Twittera zdjęcie z treningu, które zostało podpisane: urwie siatkę albo nogę. Do Krychowiaka odezwał się oficjalny profil reprezentacji Polski w Ampfutbolu, który napisał: jak urwało nogę, to dawaj znać. Zobaczmy, co ciekawego czeka na nas w najbliższy piłkarski weekend. W Anglii rozegrana zostanie 25. kolejka Premier League. Najciekawiej zapowiada się niedzielne starcie Tottenhamu z Chelsea. Ciekaw jestem również dyspozycji Liverpoolu w meczu z Crystal Palace po dotkliwej porażce z Realem Madryt. W niedzielę zostanie także rozegrany finał EFL Cup, w którym Manchester United zmierzy się z Newcastle United. We Francji 25. kolejka Ligue 1. Tutaj prawdziwym hitem będzie niedzielne spotkanie Marsylii z Paris Saint-Germain, czyli wicelidera z liderem ligowej tabeli. Zwycięstwo Olympique da rozgrywkom dodatkowych emocji, które mogą nam towarzyszyć do samego końca sezonu. Na hiszpańskich boiskach rozegrana zostanie 23. kolejka La Ligi. Arcyciekawie zapowiadają się sobotnie derby Madrytu, w których na Estadio Santiago Bernabeu zmierzą się Real i Atletico. FC Barcelona natomiast uda się na wyjazdowy mecz z Almerią. Hitu nie zabraknie również w trakcie 22. kolejki Bundesligi. W Monachium aktualny mistrz Niemiec Bayern podejmie trzecią drużynę Union Berlin. Drużyny mają po tyle samo punktów, dlatego rywalizacja zapowiada się emocjonująco. Serię zwycięstw będzie chciała kontynuować Borussia Dortmund, która na wyjeździe zmierzy się z Hoffenheim. We Włoszech przed nami 24. kolejka Serie A. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja AC Milanu z Atalantą, czyli drużyn walczących o top 4. Kolejny krok w stronę mistrzostwa będzie chciało zrobić Napoli, które zagra na wyjeździe z Empoli. Co ciekawego wydarzy się w polskiej ekstraklasie w ramach 22. kolejki? W piątek prawdziwy hit, klasyk, starcie Legii Warszawa z Widzewem Łódź. Przed laty ten pojedynek elektryzował całą Polskę. Dziś zobaczymy, czy drużyny dorównają przeszłym rywalizacjom. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!